Cześć, witam w kolejnym odcinku gastrotestu. Dzisiaj testujemy gołąbki, jak widzicie koło mnie. Żyje jakieś kota? Kot żyje. Nie, Kamilu? Ile kosztowały, ile miały kalorii? Podliszki. Pyszny obiadek. Gołąbki w sosie pomidorowym firma Pompel. Rolnik gołąbki w sosie pomidorowym. Zastanawiam się, jak zrobić te gołąbki, tak żeby zrobić je naraz i żeby się nie pieprzyć z czterema różnymi garnkami. Może weźmiemy dużą patelnię, podzielimy na sekcje, sosy się wymieszają, ale zrobimy też sosów na zimno. W międzyczasie, jak nam się robią gołąbki na patelni, ja sobie spróbuję sosu, żeby wam powiedzieć, który sos jest najlepszy. Podliszki, gołąbki. Ciężko powiedzieć, czy dobry, czy niedobry. Pompel. Gorszy. Pyszny obiadek. To jest niedobre. O. W ogóle smak wygląda dziwnie. Jest cholernie gęste. Prawie jak kisiel jakiś z owocami. Rolnik gołąbki w sosie pomidorowym. Ten to jest aż za płynny. Wygląda jak jakaś herbata za mocna. Ten w ogóle ma jakiś... jej. Przez moment smakuje cukierkiem. No, nie polecam. Pierogi zrobione. Czas je wyjąć na talerz. Przekładam je tak samo, jak były mniej więcej, tak? Czyli A, B, C, D. Zaczynamy od pieroga A. Czyli tego z góry tutaj. Nie jest złe. Mógłbym taki sobie raz na przykład do obiadku zrobić. Czuć, że słoik, ale dobrej jakości słoik. Jedziemy do B. To nie był taki zły, ale A na pewno jest lepszy. Teraz C. Ma dziwną kapustę. Normalnie jak z pierogów, z kapustą jest z grzybami wyciągnięta, nie wiem. Dziwna kapusta. Pieróg C. D. Pieróg D. Gołąbek D. Nie... To nie był niedobry. Smakował najdziwniej z nich wszystkich. I ogólnie te trzy pozostałe smakowały mniej więcej tak samo. D w ogóle nie smakował tak samo. No dobrze, podsumowując nasz wynik eksperymentu. Pierożek A jest najlepszy. B też nie jest zły. C ma dziwną kapustę. D jest tak dziwny, że w ogóle nie przypomina smakiem innych pierogów. Także kupcie sobie A albo B. Dzięki za oglądanie, polecam subskrybowanie kanału. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć.